Siemanko, z tej strony 19 Kuszyn 83. Kontynuujemy przygodę z panini UEFA Euro 2016. Otwieramy blisterki. Blisterki, jak wiecie, są odwrócone, żeby nie wiedzieć, znaczy wiem, jakie są limitki w blisterkach, ale chciałbym, jak będę otwierał, nie wiedzieć od razu, jaką limitkę mam. Także sobie odwróciłem, znaczy poprosiłem siostrę, żeby mi poodwracała. Ja później sobie usiadłem po prostu i wybieram. Nie wiem, gdzie co jest. Bierzemy tą z prawej strony. Nie patrzymy, co jest, jaka jest limitka. Po prostu otwieramy. O limitce się dowiemy na końcu, jak już otworzymy. Ok. Leci do kosza. I moi drodzy, naszą limitką na dzisiaj jest Arda Turan, Turcja. Jest to limitka klasyczna. Tak. Mamy oczywiście 5 saszetek i lecimy. Lecimy z pierwszą. Ok. I mamy tak, Juan Fran, Hiszpania, Lichtsteiner, Szwajcaria, karta Dynamo, Dzioru, Szwajcaria, Fedecki, Ukraina i karty specjalne. Mamy eksperta Petra Czecha z Czech. To jest to moja powtórka. Także kolejna karta na wymianę. I moi drodzy, jest ostatnią kartą specjalną z pierwszej saszetki, jest herb Austrii. Również też idzie na stojaczek. Ok. Lecimy z drugą saszetką. Muszę pamiętać, żeby tak otwierać saszetki, bo z tyłu są karty specjalne. Ok. Darmian, Włochy, McLaughlin, Irlandia Północna, Smolnikow, Rosja, Jakub Błaszczykowski, Polska i dwie karty specjalne. Pierwsza jest to Defensive Rock, Sergio Ramos. Fajna karta. Idziesz koło Czecha, tak. I moi drodzy, jest to ostatnią kartą specjalną, jest to karta Team UEFA Euro 2016, numer 2, moja powtórka, karta z herbem Anglii, Hiszpanii i Francji. Położymy sobie ją koło Austrii, herbu Austrii, o tak. Lecimy z kolejną saszetką. Otwierało. Może coś będzie fajnego. I mamy tak. Fuchs, Austria. Adam Lallana, Anglia. To jest karta Dynamo. Mamy kartę Goal Machine Harry Kane z Anglii. Bengtsson, Szwecja. I karty specjalne. O, patrzcie. Mamy drugą kartę, taką samą Defensive Rock. Sergio Ramos. Także już idzie na wymianę. Pójdzie raczej, bo już na razie się nie wymieniam. I karta bazowa, key player Mengolan, Belgia. Moi drodzy, przedostatnia saszetka z tego blisterka. Może będę przecinał. Będzie łatwiej i szybciej. O. Luka Modric, Chorwacja. Mario Götze, Niemcy. Mehmet Topal, Turcja. Cipciu, Rumunia.
i karty specjalne. Jest to ekspert, fajnie, bo tego nie mam. Druga karta ekspert w tym unboxingu. Rad z Rumunii. I następna jest to karta 11. O, mamy Polskę, moi drodzy. Super, super randzko. 11 reprezentacji Polski. Czekajcie, bo mam stojaczek. Czy ją sobie położymy. Super. Te karty bardzo mi się podobają. Fajnie, że je wprowadzili. Punkt dla Panini. I ostatnio, moi drodzy, saszetka z Lewandowskim i z Modriciem. To miałem przecinać. Ok. Mamy tak. Patrice Evra, Francja. Kazerabek, Czechy. Behrami, Szwajcaria. Dziuba, Artyom Dziuba, Rosja. Karty specjalne. Jest tu One to Watch, Kevin De Bruyne. I Goalstopper, Thibaut Courtois. No. Ok. Moi drodzy, otworzyliśmy sobie drugiego blisterka. Mamy takie naręcze kart bazowych, które zaraz oczywiście po sprawdzeniu powędrują do albumu. Z kart specjalnych trafiliśmy jedną kartę One to Watch, Kevin De Bruyne, Belgia. Goal Stopper, Thibaut Courtois, Belgia. Dwie karty takie same, Defensive Rock, Sergio Ramos, oczywiście z Hiszpanii. Dwie karty Expert, ale i różne, Pet, Czech i Rad. Herb, czy logo reprezentacji Austrii. Karta Team. Numer 2, Anglia, Hiszpania i Francja. I karta 11 z 11 reprezentacji Polski. I moi drodzy, karta limitowana to jest Arda Turan z Turcji. Przypominam, że karta klasyczna. Mamy jeszcze Shine oraz Hero. Także moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za oglądnięcie. Jeżeli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnym filmiku z edycji UEFA Euro 2016. Oczywiście od Panini. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!